Witajcie, no i mamy zimę. Akurat tego dnia, kiedy zaplanowałem nakręcenie odcinka, który rozpoczynam bardzo wcześnie, bo już od 5, a skończę go dopiero po północy. Właśnie dzisiaj zaczął padać śnieg. Biało dość. Ale nic się na to nie poradzi. Dzisiaj będziemy mówić o obsłudze codziennej tramwaju. Bardzo często zwracacie uwagę na to, że na przykład jadę rano do pracy albo do szkoły, wsiadam do tramwaju, a tramwaj jest brudny. I oczywiście oskarżenia idą w kierunku MPK, że to MPK wypuszcza brudne tramwaje z zajezdni. Natomiast trzeba zwracać uwagę na to, że godzina 7, 8, nawet 6 to dla was bardzo wcześnie rano. Natomiast dla pojazdów komunikacji miejskiej to już jest tak naprawdę często środek dnia. Że nie podwijam karty na zakładzie o 7 rano, to już w waszym robolskim mniemaniu muszę być nierobem. Wynika to z tego, że po prostu one bardzo wcześnie wyjeżdżają. Pierwsze tramwaje wyjeżdżają i pierwsze autobusy wyjeżdżają z zajezdni nawet już o godzinie 3, więc do tej 6, 7 zdążą przewieźć już kilkaset osób. Jedziemy! Nazywam się Tomasz Kwarta, pracuję 5 stycznia, minie drugi rok. Powiedz, jak wygląda początek waszej pracy? No to tak jak mam nadzieję, że się nagrało. Po przyjściu na dyspozytornię pobieramy dokumenty, czyli kartę pojazdu, numerek brygady, rozkład jazdy, sprawdzamy stan trzeźwości. Pokazujemy pozwolenie na prowadzenie tramwaju. Po tym, jak pobierzemy dokumenty, sprawdzamy, jaki wagon mamy, z którego toru odjeżdża. Trzeba jeszcze sprawdzić pracę na następny dzień. Bierzemy tablicę i idziemy na wagon, na plac. I w momencie, kiedy dochodzicie do wagonu, co się dzieje? Bo to też nie jest tak, że wsiadacie i jedziecie od razu, prawda? No nie, no wtedy musimy przeprowadzić takie OC, które ma na celu sprawdzenie stanu technicznego, takiego zewnętrznego oczywiście, i funkcjonowania podstawowych, można powiedzieć, urządzeń, czyli drzwi, świateł, kasowników. No, w moim przypadku jest tak, że zaczynam zawsze na rano, mam zmiennika, który woli pracować po południu, także dla mnie jest to komfortowa sytuacja. Dzisiejszy odcinek będziemy poświęcać w ogóle OC jako takiemu i też temu, w jaki sposób dba się o porządek w tramwaju. No, rozpoczynając pracę, wagon na pewno jest posprzątany, bo takie są wymogi. Oczywiście nie zwalnia mnie to z obowiązku sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest. Osobiście nie zdarzyło mi się, żeby pasażerowie zgłaszali uwagi co do czystości pojazdu. Pojazd zawsze rano jest jednak czysty i przygotowany do obsługi pasażerów. Okej. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. I pojechał. Tak wygląda początek porannej zmiany. Przed motorniczym dobre kilka godzin pracy za sterami tramwaju. W tym konkretnym przypadku zmiana kończyła się o godzinie 14.15, a więc praktycznie po 9 godzinach pracy. Znajdujemy się, jak dobrze kojarzycie, na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej i ulicy Legionów, gdzie za chwilę dojdzie do zmiany na stanowisku motorniczego. Tomek, który opowiadał nam o porannym OC, pracę skończy, a za pulpit PESE o numerze bocznym 1851 wsiądzie Krystian, z którym spotkamy się za ponad 9 godzin, bo tuż przed północą. Wtedy również opowiemy wam wspólnie z Krystianem o tym wszystkim, co dzieje się z tramwajami, kiedy po całym dniu pracy razem z motorniczym wracają na zajezdnię. Tymczasem Krystianowi życzymy spokojnej zmiany i do zobaczenia za kilka godzin. No i zgodnie z umową jesteśmy na przystanku tuż przed zajezdnią telefoniczną. Czekamy na Krystiana, który zaraz będzie tutaj zjeżdżał. Będziecie widzieć w międzyczasie, jak będę mówił, pewnie sporo tramwajów, które będą zjeżdżać ze względu na to, że no teraz jest taki czas, że tramwaje po prostu po kolei zjeżdżają na zajezdnię. Każdy z nich przechodzi taką ścieżkę, jaką my przejdziemy, i właśnie robimy to po to, żeby pokazać wam, w jaki sposób tramwaje są obsługiwane po zjazdach, bo przed zjazdami pokazywaliśmy wcześniej i pomagał nam w tym Tomek. Teraz Krystian powie nam i pokaże, co się dzieje z tramwajem przy zjeździe. No, jest dość pusto, jeżeli chodzi o tramwaje. To jest ostatni przystanek, więc jeżeli ktoś tutaj dojeżdża, to są to rzeczywiście osoby, które po prostu mieszkają tutaj w okolicy. Natomiast ja tak sobie myślę, że jest przed północą i naszła mi taka filozoficzna myśl, może to jest okazja do tego, żeby zrobić jakiś kącik filozoficzny. Natomiast słuchajcie,
No nie wiem jak wy, ja na przykład tak jak dzisiaj, teraz tutaj, strasznie nie lubię się spóźniać. I mając świadomość, że Krystian będzie tutaj o północy, wolałem przyjść wcześniej i dlatego teraz sobie siedzę i mogę do was swobodnie pogadać. Natomiast to, co chciałem powiedzieć i to, o czym myślę, to właśnie zastanawiam się, jakim typem pasażera wy jesteście. Czy takim, który właśnie przychodzi na przystanek wcześniej, przed odjazdem tramwaju, czy takim, który przychodzi dokładnie na tą godzinę, która jest zaznaczona w rozkładzie, czy takim, który raczej jest tym dobiegającym pasażerem. To jest związane z taką myślą filozoficzną z kolei, którą już od dawna kryję gdzieś tam w głowie i zastanawiam się, jak to jest, że ludzie bardzo często i chyba w większości, jeżeli moglibyśmy to tak mówić takim stereotypem, mówią o tym, że tramwaj albo autobus im uciekł, prawda? Nie, że oni się spóźnili na tramwaj, na autobus, tylko że im uciekł. I zazwyczaj jak jest jakieś tłumaczenie, że nie przyjechałem albo się spóźniłem, to dlatego, że tramwaj mi uciekł albo autobus. A w przypadku pociągu z kolei, na przykład, w przypadku pociągu jest tak, że to pociąg co robi? To ja się spóźniam na pociąg. Zasadniczo, znaczy najczęściej się spotykam z takim określeniem z kolei, nie, że uciekł mi pociąg, tylko że na pociąg sobie się spóźniłem. A na tramwaj i autobus niekoniecznie ja się spóźniłem, tylko on mi uciekł. To jest ciekawe i zastanawiałem się kiedyś z tym na ten temat z kolegami, koleżankami z pracy i padła taka propozycja, że być może bierze się to z tego, że mamy po prostu w sobie takie oczekiwanie, że o ile mowa o pociągu, to raczej wiemy, że pociąg nie poczeka i po prostu odjedzie. A w przypadku komunikacji miejskiej jest tak, że ci motorniczowie i kierowcy czasem jak nas zobaczą, to jednak na nas poczekają. W związku z czym możemy powiedzieć, że no jak już biegłem do tego tramwaju czy autobusu i nawet jeżeli on miał rozkładowy odjazd o którejś godzinie i odjechał, to po prostu mi uciekł. No dobra, teraz już serio, skończyły się przelewki, skończył się kącik filozofów. Czas na ciężką pracę. Jak widać, jest trochę bałagan po naszych pasażerach kochanych i za chwilę ekipa sprzątająca będzie się tym właśnie tutaj zajmować. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że pokazywałem wam ten wagon, jak wyglądał w momencie, kiedy wyjeżdżał z zajezdni. No nie wyglądał on w ten sposób, przyznacie sami. Pokażę wam jeszcze dokładnie różne zakamarki. No sami przyznacie, że jest nieźle. I witam was teraz na sam koniec zmiany. Właśnie skończyłem, Krystian Czarnecki, motorniczo od 2 lat. Przed chwilą widzieliście, jak jeździł Tomek, jak się zmienialiśmy na mieście, a za chwilę zobaczycie, jak wygląda przetok i cała obsługa codzienna po zjeździe tramwaju do zajezdni. Dzisiaj mieliśmy wraz z Tomkiem 11 brygada 2. Tomek jeździł 8 godzin 51 minut, ja jeździłem 9 godzin 39 minut. Jest w tej chwili godzina 0:23. Właśnie skończyliśmy, a teraz zobaczcie, jaką drogę przebył wagon, zanim znaleźliśmy się właśnie tutaj. Na początek przejeżdżaliśmy przez bramkę, gdzie ochroniarz sprawdzał, czy wszyscy opuścili wagon, czy ktoś się nie schował gdzieś, czy ktoś tam nie umknął, mimo naszego czujnego oka na ostatnim przystanku. Następnie przejeżdżaliśmy przez myjnię, gdzie program myjni czyścił nam cały wagon. I z przodu, i czyścił z tyłu. Widzieliście, jak on wyglądał zresztą rano, bo rano również był czysty, później się ubrudził, a teraz znowu jest czysty po myciu w myjni. Takie coś jest codziennie, niemalże.
rzeczywiście tak, że w jakim stanie był wagon, kiedy był pobierany, jeżeli chodzi o czystość we wnętrzu. Widzieliście, jak został przez cały dzień ubrudzony, bo to jest cały czas ten sam wagon. To jest PSA 1851, którą cały dzień jeździliśmy wraz z Tomkiem. I zaraz zobaczycie, jak wygląda po sprzątaniu, po czyszczeniu. Później przejeżdżaliśmy przez czyszczenie, gdzie nasi sprzątacze wyczyścili niemalże cały wagon. Czyścili podłogę, czyścili poręcze, żebyście wy na drugi dzień mogli jeździć czystym tramwajem. Tak, tak. To są przykłady rzeczy, które znajdujemy w tramwajach w momencie, kiedy one zjeżdżają do zajezdni. Jak to wygląda ze sprzątaniem? Przede wszystkim rano wagon, który wyjeżdża, jest na 100% czysty, bo wiem, jak te wagony są czyszczone, kiedy je zostawiam. I on w momencie, kiedy wyjeżdża na linię, jest poddawany po prostu jakimś takim magicznym siłom brudzącym. I potrafi już praktycznie po 2-3 godzinach być taki po prostu bałagan na tym wagonie, jakby ten wagon jeździł 24 godziny bez przerwy. I tutaj nie tylko mówię o błocie, o kurzu, tak? Ale tutaj tak, natychmiast znajdują się jakieś tak paczki po chipsach, paczki po papierosach, butelki po piwie to już jest w ogóle standard i puszki, które nam się walają po tym całym wagonie i jeżdżą razem z nami, tak, dopóki ich nie wyrzucimy. Wyrzucamy to zazwyczaj na pierwszej pętli, kiedy obchodzimy ten wagon. Ale do czego zmierzam? Tak naprawdę człowiek, który wsiada gdzieś w trakcie dnia do tego wagonu, nie zdaje sobie sprawy chyba z tego, że to nie my tak naprawdę naśmieciliśmy w tym wagonie, tylko pasażerowie, którzy tym wagonem podróżowali, tak, współpasażerowie tego pasażera, który narzeka, tak, na porządek. No bo nie reagujemy na to, jak ktoś zostawia puszkę po piwie, tak? Biorę puszkę, Benz, zostawiam, tak? No dlaczego nikt nie może zwrócić uwagi, że nie zostawiaj tutaj puszki? No przecież można wyrzucić do kosza, a nie akurat konkretnie zostawiać na wagonie. No jeżeli nie będziemy szanować tego, co jest tak na dobrą sprawę nasze, bo te wagony tak naprawdę są każdego z nas w mieście, bo wszyscy na to płacimy podatki, tak? Jeżeli my nie będziemy szanowali tego, co my mamy tak na dobrą sprawę, to kto za nas to uszanuje? Wjechaliśmy na przetok, na tak zwany balkonik, gdzie jeden z mechaników sprawdzał nam, czy jest prawidłowy pantograf po całej jeździe, czy są jakieś usterki, czy się może nie wykruszyły wkładki grafitowe, czy sprężyna jest w porządku, no to takie przykładowe. I drugi z mechaników wchodził nam również pod wagon, gdzie był sprawdzany i oceniany stan techniczny, na przykład czy się nie obrywa gdzieś silnik, czy nie oberwał się hamulec szynowy, czy zestawy kołowe są w porządku. No to już więcej pewnie by o tym opowiedzieli mechanicy niż ja jako prowadzący, ale sprawdzany jest ogólny stan techniczny pojazdu i czy coś przez noc trzeba będzie zrobić przy nim, czy po prostu ten wagon można odstawić na konkretną linię i rano jest do wyjazdu. Wjazd na przetok to jest też miejsce i moment, w którym mamy bezpośredni kontakt z mechanikami i możemy zgłaszać praktycznie każdą usterkę. Później objechaliśmy praktycznie całą zajezdnię dookoła, bo mimo że pociąg jest sprawny, to wagon musi przejść różne przeglądy okresowe. I właśnie dzisiaj jest taki czas na taki przegląd okresowy i przez całą noc praktycznie mechanicy mają czas, żeby ten przegląd zrobić. I praktycznie odstawiliśmy się teraz dookoła zajezdni na czwarty tor hali przeglądowej, gdzie za moment rozłączymy wagon do postoju i udamy się na dyspozytornię, żeby zdać wszystkie papiery dotyczące tego konkretnie wagonu. Zapraszam, idziemy. Wagon rano mógł wyjechać sprawny na linię. No i co, jest już po pierwszej, cały dzień spędziliśmy dzisiaj z jednym z wagonów, z dwoma motorniczymi, którzy ten wagon prowadzili. Pokazaliśmy wam wszystko od początku do końca, jak wygląda, jeśli chodzi o obsługę wagonu. Mam nadzieję, że ten odcinek odpowie chociaż na część pytań, które rodzą się w waszych głowach w momencie, kiedy korzystacie z komunikacji miejskiej na co dzień. Podobny odcinek na pewno przeprowadzimy również, jeżeli chodzi o autobusy, także miłośnicy autobusów, spokojnie, czekajcie, na pewno znajdziecie odcinek, który odpowie również na wasze pytania i pokaże, jak wygląda takie samo działanie, czyli obsługa codzienna w przypadku autobusów. Kończąc, chciałem was jeszcze raz zachęcić do tego, żebyście odpowiedzieli na pytania, które zadałem wam w kąciku filozoficznym.
mam nadzieję, że może uda się prowadzić taki rodzaj dyskusji na różne tematy, które po prostu przychodzą mi do głowy, a są związane z komunikacją miejską. Jeżeli sami będziecie mieć podobne pytania, zadawajcie je śmiało, bardzo chętnie je wykorzystam, bardzo chętnie do nich nawiążę. A teraz co? Wreszcie mogę iść spać. Jutro montujemy filmik, więc w momencie, kiedy oglądacie, jest już na pewno jutro. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, kciuku do góry i do zobaczenia. Cześć!